to salon na Pluszczańskiej 6 lat. Bałam się tego miejsca. Dlaczego? Dlatego bałam się, że mało było mieszkańców, że nie pójdzie mi fryzjerstwo, że będę miała mało klientów, ale wiecie co, czułam. Czułam, że to jest moje miejsce. Mieszka się tutaj nam bardzo dobrze, jest bardzo sympatycznie, bo jest cisza, spokój, w ogóle jak jest weekend, to jest jak na wsi, a zarazem jest blisko do centrum. Rozbudowało nam się tutaj trochę dużo, ale jest fajnie. Cyk bardzo lubi bawić się pod kopcem, bo jest gdzie pobiegać i patyszki gdzie łapać. Także jest szczęśliwy. Myślę, że takim naprawdę fajnym miejscem do poruszania, pobiegania się są tereny nad Wisłą, tam, czyli w tamtą stronę, tam są ścieżki rowerowe. Jestem zadowolona, jest to moim zdaniem serce miasta, dlatego że tak naprawdę jesteśmy na odludziu, ale 7 km jest do centrum, mamy piękną przyrodę dookoła, blisko Wisły, chodzą tutaj sobie rano nawet sarny, naprawdę. Jestem instruktorem w stajni nad Jeziorkiem Czerniakowskim. Prowadzimy jazdy i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych. Mamy halę, w której tutaj się znajdujemy, więc jazdy odbywają się przez cały rok. Można do nas przychodzić właściwie w każdym wieku, o każdej porze. Jeśli chodzi o same bloki, o same budynki, to myślę, że one już są dostosowane bardzo fajnie do tych standardów dla rodzin czy dla osób niepełnosprawnych. Jest świeże pieczywo, mamy tutaj w ogóle bardzo szeroki asortyment, jeżeli chodzi o spożywcze rzeczy, także można nie wychodzić z osiedla i zaopatrzyć się we wszystko. Teraz się rozpędzamy za przedszkolem, dopiero 2,5 roczku, także dopiero tutaj jest jakieś przedszkola, są w okolicy, także nie powinno być problemu. Nazywam się Beata Szpakowska i jestem dyrektorem niepublicznego przedszkola Omega, w którym się właśnie znajdujemy. Nasze hasło to uczymy się bawiąc. Mocną stroną naszego przedszkola jest wykształcona i w pełni przygotowana kadra. Tym, co nas wyróżnia, to również zajęcia w naszym przedszkolu. Jesteśmy przedszkolem nastawionym na indywidualizację pracy z dzieckiem. W naszym przedszkolu wprowadziliśmy takie codzienniczki, które służą polepszeniu komunikacji z rodzicami, ale nie tylko. W takim codzienniczku wychowawca co dzień wpisuje, jak dziecko jadło, jak korzystało z toalety, jak spało, ale również jak uczestniczyło w zajęciach i w zabawach dowolnych. Jest tu gdzie chodzić, nie ma co prawda lasów w pobliżu, ale myślę, że teren nie jest za głośny i naprawdę są piękne miejsca do spaceru. Dorożkarnia to jest ośrodek działań artystycznych dla dzieci i młodzieży i szczególnie takich uczestników mamy w dorożkarni. Jest ich ponad 500 młodych osób, ale to jest również miejsce, w którym prowadzimy projekty artystyczne dla społeczności lokalnej, dla młodych i starszych siekierszczan. Dorożkarnia to jest miejsce, gdzie przebadaliśmy społeczność lokalną i siła, myślę, że siła naszej instytucji i tego właśnie, że mówią o nas, że to jedno z najbardziej niezwykłych, ciekawych miejsc, nawet niektórzy mówią, że jedno z piątki najlepszych miejsc animacyjnych w Polsce. Siła w tym jest taka, że pracują tu zawodowcy. Wszędzie jest blisko, fajni ludzie, ja jestem zadowolona, dziękuję bardzo, zapraszam, polecam to miejsce, bo jest super.